Pan zawsze przydawał Kościołowi swemu tych, którzy mieli być zbawieni. Dzieje apostolskie, 2 rozdział, 46 werset. Przyłączeni przez Pana. Werset ten pokazuje nam, że w pierwszych dniach istnienia Kościoła Bożego to nie ludzie przyłączali się do Niego, jak dzisiaj to czynią, przyłączając się do różnych grup religijnych, ale czynił to sam Bóg. Tych, których zbawiał, dołączał osobiście do swego Kościoła przez Ducha Świętego, a z postronnych jednak nikt się nie ośmielał do nich przyłączać, ale lud miał ich w wielkim poważaniu. Przybywało też coraz więcej wierzących w Pana, mnóstwo mężczyzn i kobiet. Dzieje apostolskie, 5 rozdział, 13-14. Taką była moc świętości Kościoła, że postronni ludzie nie próbowali nawet przyłączać się do nich, odczuwając, że nie posiadają tego, co było udziałem tych zrodzonych na nowo wierzących. Natomiast gdy ktoś zostawał zbawiony, był przyłączany przez Pana, a nie przyjmowany w poczet członków ludzkiej organizacji. Automatycznie zostawał członkiem Kościoła i nikt nie podawał w wątpliwość jego przynależności do społeczności wierzących. Zasada ta powinna obowiązywać i dzisiaj. Tak też jest, że Pan przydaje dzień w dzień Kościołowi swemu tych, którzy mają być zbawieni. Jeśli ktoś nie jest zbawiony, nie może sam przyłączyć się do prawdziwego Kościoła Bożego. Może stać się członkiem jednego z tak zwanych kościołów założonych przez ludzi, ale do Kościoła Bożego należą jedynie ci, którzy są zrodzonymi na nowo chrześcijanami. Więcej, nikt z niezbawionych ludzi nie powinien ważyć się przyłączyć do miejscowego zboru wierzących. Niestety Kościół stracił swą duchową moc i dlatego odzwierciedlenie tej prawdy jest z czasem przyblakło, czyniąc tak zwane kościoły chrześcijańskie mieszaniną ludzi wierzących i tych, którzy nigdy nie posiadali życia z Boga, czczych i martwych wyznawców. W dniach chaosu i odstępstwa, jakie pojawia się teraz w Kościele, możemy mieć świadomość, że w dniu swego nawrócenia zostaliśmy przyłączeni przez samego Pana do jedynego Kościoła Bożego, do którego należą tylko autentyczni, szczerzy wierzący. Powinniśmy radować się, że nasze imiona zapisane są w niebie, w Księdze Żywota, z której już nigdy nie zostaną wymazane. O czym pisze m.in. Ewangelia Łukasza 10:20, Objawienie 3:5. Tak, jedyne członkostwo, jakie zna Pismo Święte, to tak rozumiana przynależność do ciała Chrystusowego. Pan zawsze przydawał Kościołowi swemu tych, którzy mieli być zbawieni. Dzieje apostolskie 2:46.